Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 la. Otwórz oczy, patrz. Północne. Ale właśnie dojechaliśmy do tego miejsca, gdzie... A jakim miasteczkiem? Burgum! Cześć, kuma! Witajcie w kolejnym dniu! Jedziemy zobaczyć taką mega konstrukcję. Teraz, w tej chwili jesteśmy na takim jakby moście, ale to w sumie nie jest most, tylko to jest taki nasyp. Jest taki wał jak gdyby, z tamtej strony jest morze północne. Tu jest taki zalew jak gdyby. No i co? I tu to po tym wale sobie prowadzi autostradka. Tam przed chwilą przejeżdżaliśmy przez takie jakby śluzy, te wrota, które zamykają właśnie ten zalew. Żeby tutaj nie występowały pływy. No i co? Jeżeli Was to interesuje, jaka to konstrukcja będzie w dzisiejszym vlogu, oglądajcie do końca. Zobaczcie, jaka farma na wodzie wiatraków. Szok po prostu, ile ich tu jest. Setki. Kurczę, czemu u nas nie inwestują w tą potęgę wiatru, no? Czy to jest darmowa energia? Tutaj troszkę nam tutaj zasłaniają te... To jest stacja jakaś ESO, ale zaraz znowu będzie... Bo cały czas jedziemy tym nasypem, ja nie wiem ile to już kilometrów. Zobaczcie ile tego jest. Wiatraków. Ja pierdolę. Nie wiem, czy to widać dokładnie na kamerze. Po prostu setki wiatraków. Dobra, lecimy dalej. Tu końca nie widać tego wału. No, idziemy sobie na spacerek. Citrowan tam został przy... bo tutaj już jest droga rowerowa, także nie można było wjeżdżać. Ale właśnie dojechaliśmy do tego miejsca, gdzie jest coś, co rzadko się zdarza generalnie. Na świecie takich miejsc jest może kilkanaście. Tam wcześniej były takie, ale w Holandii tylko mniejsze. A konstrukcja nazywa się akwadukt. Akwadukt. Nie akwedukt, tylko akwadukt. Sprawa polega na tym, że po prostu rzeka jak gdyby, czy kanał jest nad autostradą. Po prostu jest taka wanna zrobiona i u góry sobie płyną łódki. Właśnie widać, że łódka tam płynie, a na dole jest spuszczona autostrada. Tu już początek widać tego. Zaraz wypuścimy też troszeczkę drona i z góry nam to nagra ładnie.
jak to wygląda. No, takie niebywała konstrukcja. Żeby nie mylić, to nie jest tunel. To nie jest tunel. To jest po prostu taka jakby taki most, na którym jest rzeka. Na moście jest rzeka. A pod spodem po prostu jadą samochody. Tu właśnie jest początek tego. Są tak zrobione tutaj wały dookoła, żeby się to nie... ta woda nie wlała tam po prostu do tego, na tą jezdnię. Także to wszystko jest tutaj przemyślane. Zresztą ja widzę, że Norwedzy to... znaczy nie Norwedzy, tylko Niderlandczycy, tak? Tak, Holendrzy myślą nad takimi konstrukcjami, że no kurczę, w niektórych krajach to ja takich rzeczy nie widziałem. W każdym razie idziemy to oblukać na żywo, jak to wygląda. Tu jest wjazd już jak gdyby do pod ten kanał. To gdzieś jak sobie wpiszecie w Google'ach akwadukt, to jedno z pierwszych właśnie wyskakuje to, ten właśnie akwadukt. No bo on jest taki jeden z największych. Tam jak jechałem, to były takie mniejsze, takie jak gdyby takie jakby kanały też jako akwadukt. Ale takie na szerokość barki. A tutaj jest naprawdę szeroki kanał. Naprawdę bardzo szeroki. Dlatego ten jest taki ciekawy, no. Bo jest to na dużą, dużą skalę. Dobra, tutaj już chyba jest koniec. Na wał to można wejść. Chyba zaraz zobaczymy. Bo tutaj droga rowerowa idzie w prawo. Ławeczki, kurde, normalnie. Bajeczka. To jest wszystko tak zrobione, tak pomyślane. No u nas może za 20-30 lat będą jakieś trasy rowerowe. A takie rzeczy jak akwadukty to pewnie nigdy. No bo u nas tunel jeden albo przekop mierzej robili tyle czasu. A, bo tutaj można sobie po prostu przejechać górą. No i tu jest ten właśnie szeroki kanał. Zrobione jest koryto. I pod spodem sobie jadą samochody. O, tu może będzie widać. O, płynie sobie łódeczka. Elegancko. O, jesteśmy na moście w tej chwili. To jest most, na którym... O, zobaczcie to. Tu jest autostrada. Stoję na moście, na którym pływają sobie łódki, barki, jakieś większe nawet stateczki mogą płynąć. Coś niebywałego. No dobra, wypuścimy Droniksa.
O, polatane, polatane. Wszystko było widać z góry, jak widzieliście. To jest naprawdę niebywała konstrukcja. Oni potrafią takie rzeczy robić. Dobra, idziemy jakieś miejscowy poszukamy na dzisiaj. Może sobie popływamy trochę na tej rzece supem. Gdzieś sobie pochillujemy. Także idźmy do Titrowana. Wiem, trochę zarosłem, no bo jakoś miałem tu na jakiś kemping trafić, ale tak naprawdę jutro wracam już do Polski, także nie muszę być przecież ogolony. Patrzcie, jak sobie fajnie jeżdżą tutaj rowerkami. Kurde. To jest po prostu kraj luzu. I raju dla rowerzystów. To tak, to trzeba przyznać. Coś tu mamy. QR Fit. Coś o tym, o fitnessie pewnie. Tutaj sobie biegają ludzie też. No i co? Dzisiaj dzień chillu. Jakąś fajną miejscowe sobie znajdę tam pod miasteczkiem. A jakim miasteczkiem? Burgum. Burgum się nazywa to miasteczko i obok właśnie jest ten akwadukt. Także jak ktoś będzie chciał sobie zobaczyć to na żywo, to niech przyjedzie do miasteczka Burgum i tu sobie można to oblukać. Tu w ogóle jakoś jest inaczej. Ludzie jadą sobie na tych rowerkach, uśmiechnięci. Pozdrawiają wszyscy. Jeju. Gdzie to u nas? Moment, jeden na drugiego warczy zejść z trasy rowerowej, albo coś tam jeszcze mu nie pasuje, albo w ogóle nie ma tras rowerowych, to jadą gdzieś tam szosą i narzekają na te samochody. Cały czas jest walka, walka, walka i prędkość. Prędkość dnia. Czyli wszędzie biegamy, biegamy, biegamy. A powinniśmy właśnie trochę wyluzować. Tutaj w Holandii widać to na maksa, jak ludzie spokojnie sobie żyją. Jest to takie wolne, spokojne, ułożone życie. No i tego życzę wszystkim Polakom, żeby tak właśnie żyli, a nie w tym kołowrotku cały czas bieganie. No dobra, taka myśl mnie naszła. Co my tu mamy? Titrowan. Jego nowa zabudowa. A w oknie kto nam tam zwisa? Chikuma. Chikuma to jest mój kot. On zawsze ze mną jeździ. Chociaż na rysunku, no bo nie można kota zabierać, bo koty nie lubią zmian miejsca pobytu. Zobaczcie, Chikuma tutaj jest ze mną cały czas. Cześć, Chikuma.